Zacznijcie wargi nasze, chwalić Panę Świętą. Zacznijcie opowiadać, cześć niepojętą. Przybądź nam miłościwa, Pani ku pomocy, a wyrwij nas potężni, nieprzyjaciół mocy. Chwała Ojcu i Synowi, Jego przedwiecznemu i równemu im w bóstwie Duchowi Świętemu. Jak była na początku i zawsze i minie, nie Bóg Trójcy jedyny na wiek wieków słynie. Zawitaj Pani świata, niebieska królowo, witaj Panno nad Panny, gwiazdo poradkowa. Zawitaj pełna łaski, prześlicz na światłości, Pani na pomoc świata, święć zbaw na złości. Ciebie, Monarcha wieczny, od wieku swojemu za matkę obrał słowu jednorodzonemu, przez które ziemi okrąg i niebo ogniste i powietrza i wody stworzył przezroczyste. Ciebie oblubienicę rozdobił sobie, bo przestępstwo Adama nie ma prawa w Tobie. Wybrał ją Bóg i wywyższył ponad wszystko. I wziął ją na mieszkańcy wieku swego. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze. Święta Maryjo, Królowo Niebieska, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i Pani Świata, która nikogo nie opuszczasz i nikim nie gardzisz, wejrzyj na nas, Pani nasza, łaskawym okiem miłosierdzia swego i uproś nam u Syna swego miłego odpuszczenie wszystkich grzechów naszych, abyśmy, którzy teraz święte Twoje i niepokalane poczęcie nabożnym sercem rozpamiętywamy, wiecznego błogosławieństwa zapłatem w niebie otrzymać mogły, co niechaj da ten, któregoś Ty, o Panno, porodziła, Syn Twój, a Pan nasz Jezus Chrystus, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje w Trójcy Świętej Jedyny, Bóg na wieki wieków. Amen. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze. Panie nasze, niech do Ciebie przyjdzie. Błogosławmy Panu. Bogu chwała. A dusze wierne zmarły przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju. Bądź nam miłościwa, Pani ku pomocy, a wyrwij nas potężnie, nieprzyjaciół mocy. Chwała Ojcu i Synowi, Jego przedwiecznemu i równemu i w bóstwie, Duchowi Świętemu. Jak była na początku i zawsze i nie Bóg Trójcy jedyny, na wiek wieków słynie. Zawitaj, Panno mądra, do mnie poświęcony, siedmioma kolumnami, pięknie ozdobiony. Od wszelakiej zarazy, świata ochroniona, pierwszej święta w żywocie, Matki i zrodzona.
Bożem żyjący, Tyś jest święty drzwiami, nowa gwiazdo z Jakuba, Tyś nad aniołami. Ogromna chwała tu jesteś, obóz silny, bądź chrześcijanką i Bóg nieomylny. Sam ją stworzył w Duchu Świętym i wyniósł ją na wszystkie dzieła swoje. Błogosławmy Panu, Bogu chwała. A dusze wierny zmarły przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju. Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy, a wyrwij nas potężnych nieprzyjaciół mocy. Chwała Ojcu i Synowi, Jego przedwiecznemu i równemu im bóstwie, Duchowi Świętemu, jak była na początku, i zawsze i nigdzie, niech Bóg Trójcy jedyny na wiek wieków słynie. Witaj, Arko Przymierza, tronie Salomona, tęczą wszechmocną ręką z pięknych farb złożona. Tyś krzak Mojżeszu boski, ogniem gorejąca, Tyś różdżko Aaronowa, śliczny kwiat rodząca. Bramo rajska zamkniona, runo Gedeona, Tyś niezwyciężonego, plast miodu Samsona. Przystało, aby dziewcy tak zacny odwili, pierworodnej zachował i z mazy Ewinej, który ciebie za matkę obierają sobie, chciałby przywarać, nie powstała w tobie. Ja mieszkam na wysokościach, błogosławmy Panu, a dusze wierny zmarłych przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju. Amen. Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy, a wyrwij nas potężnych nieprzyjaciół mocy. Chwała Ojcu i Synowi, Jego przedwiecznemu i równemu im bóstwie, Duchowi Świętemu, jak była na początku i zawsze i nigdzie, niech Bóg Trójcy jedyny na wiek wieków słynie. Witaj, świątynią Boga, Trójcy jedynego, Tyś raj aniołów pałac, wstydu pańskiego, pociechą utrapionych, ogrodzie wdzięczności, o palmo cierpliwości, o cedrze czystości, ziemia jesteś kapłańska i błogosławiona, święta i pierworodną, smazą niedotkniona. Miasto Pańskie i brama, na wschód wystawiona, tą łaską jedyna, Panno wypełniona. Jak mnie między cierniem, błogosławmy Panu, Bogu chwała.
A dusze wierny zmarłych przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju. Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy, a wyrwij nas potężnych nieprzyjaciół mocy. Chwała Ojcu i Synowi, Jego przedwiecznemu i równemu im w bóstwie Duchowi Świętemu, jak była na początku, i zawsze i minie, niech Bóg w Trójcy jedyny na wieku swych. Witaj miasto ucieczki, wieżo utwierdzona Dawidowa basztami i bronią wzmocniona. Tyś przy poczęciu ogniem miłości pałała, przejściem władza piekielnych mocarzu stojała. O mężna białogłowo, Judyt bojująca, od niewoli okrutnej procuj ratująca. Rachelo żywiciela Egiptu nosiła, nam Zbawiciela świata Maria powiła. Wszystka piękna jesteś, przyjaciółko moja, a zła za nigdy w tobie nie powstała. Błogosławny Panu, a dusze wierny zmarłych przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju. Amen. Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy, a wyrwij nas potężnych nieprzyjaciół mocy. Chwała Ojcu i Synowi, Jego przedwiecznemu i równemu im w bóstwie Duchowi Świętemu, jak była na początku i zawsze i minie, niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieku słynie. Witaj światło Sabaon, coś zwycięstwo dało, z siebie słowo przedwieczne ciało się przybrało, aby człowiek spadał, powstał wywyższony. Niewiele od aniołów jest on umniejszony. Słońca tego promieni Maria jaśnieje, w poczęciu swym jak złota zorza światłem sieje. Między ciemniem lilia kruszy łeb smokowi, piękna jak pełni księżyc świeci człowiekowi. Jam sprawiła na niebie, aby wschodziło światłość nieustająca, i jak ona okryła wszystko ziemię. Błogosławmy Panu, Bogu chwała. A dusze wierny zmarłych przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju. Amen. Niech nas Syn Twój, o Pani, do siebie nawróci, a swoje zagniewanie niech od nas odwróci. Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy, aby wyrwij nas potężnych nieprzyjaciół mocy. Chwała Ojcu i Synowi, Jego przedwiecznemu i równemu im w bóstwie Duchowi Świętemu, jak była na początku,
swej czystości, gwiazdami uwieńczona, Pani łaskawości, niepokalana czyszcza, niż Ty aniołowie, po prawej stronie Króla stoi w złotogłowie, o Rodzicielko łaski, na Ciebie odrzeszących, o gwiazda jasnowska, o Bodzie tonący, brama jako olej wlany, o Maryjo, imię Twoje. Słudzy Twoi zakochali się bardzo w Tobie. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze, a wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. Błogosławmy Panu, Bogu chwała, a dusze wierny zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Amen. Z pokłonem, Panno Święta, ofiaruję Tobie te godzinki ku większej czci Twojej ozdobie, prosząc, byś nas bawienną drogą prowadziła, a przy śmierci nam słodko opiekunką była. Tać to różka, w której ani pierworodnej, ani z mazy uczynkowej skała nie powstała. W poczęciu swoim Panoś niepokalana była. Muszę za nami do Ojca, którego Syna porodziła. Módlmy się, Boże, któryś przez niepokalane poczęcie Najświętszej Panny godny Synowi swemu przybytek zgotował. Ciebie prosimy, abyś przez wstawiennictwo tej, którąż dla przewidzianej śmierci tegoż Syna od wszelkiej zmazy zachował, nam niepokalanymi przyjść do siebie dozwolił. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
Matko Najświętsza, do serca Twego niechcę boleści skroś przeżytego. Wołajmy wszyscy z jękiem ze łzami, ucieczko grzeszny, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Mszę świętą w pierwszą sobotę miesiąca ofiarujemy za żywych i zmarłych członków róż różańcowych i ich rodzin. Przynosimy również dziś do ołtarza Bożego wszystkie nasze intencje, prośby i podziękowania, łącząc się w tej pierwszosobotniej modlitwie w wynagrodzeniu niepokalanemu sercu Maryi Panny za grzechy nasze i całego świata. A na początku tej mszy świętej przeprośmy dobrego Boga za nasze grzechy, błagając o miłosierdzie, byśmy z czystym sercem mogli przystąpić do Bożego ołtarza. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie, do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Ty dla odkupienia rodzaju ludzkiego zwiedzionego podstępem szatana złączyłeś swoim cierpiącym synem współcierpiącą matkę. Spraw, aby Twoi wierni wyzwoleni od skutków grzechu rozpoczęli nowe życie wysłużone przez Zbawiciela, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi Judyty. W owych dniach zadziwił się bardzo cały naród i upadł na ziemię, oddając pokłon Bogu i wołał jednogłośnie: bądź uwielbiony, Boże nasz, który w dniu dzisiejszym rozgromiłeś nieprzyjaciół swego ludu. A Ozjasz powiedział do Judyty: błogosławiona jesteś, córko,
przez Boga Najwyższego spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi. I niech będzie błogosławiony Pan Bóg, Stwórca nieba i ziemi, który Cię prowadził, abyś odcięła głowę wodza naszych nieprzyjaciół. Twa ufność nie zatrze się aż na wieki w sercach ludzkich wspominających moc Boga. Niech to sprawi Tobie Bóg, abyś była wywyższona na wieki i ubogacona w dobra, bo nie oszczędziłaś swego życia, gdy naród nasz był upokorzony, ale przeciwstawiałaś się naszej zagładzie, postępując prawą drogą przed Bogiem naszym. I cały naród odpowiedział: niech tak będzie, niech tak będzie. Oto Słowo Boże. Panie, się lituje nad wszystkim, co stworzył. Panie, się lituje nad wszystkim, co stworzył. Będę Cię wielbił, Boże mój Królu, i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki. Każdego dnia będę błogosławił Ciebie i na wieki wysławiał Twoje imię. Panie, się lituje nad wszystkim, co stworzył. Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła i zwiastuje Twe potężne czyny. Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu i rozpowiadają Twoje cuda. Panie, się lituje nad wszystkim, co stworzył. Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. Panie, się lituje nad wszystkim, co stworzył. Chwała Tobie, Królu wieku. Chwała Tobie, Królu wieku. Pod krzyżem Jezusa stała Jego Matka, umocniona wiarą, pokrzepiona nadzieją i ogarnięta ogniem miłości. Chwała Tobie, Królu wieku. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto Słowo Pańskie. Formularz mszy wotywnej dzisiejszej, wielkopostnej, kieruje nas po raz kolejny pod krzyż. Rozważamy bowiem Maryję współcierpiącą.
Maryję, którą Kościół postrzega jako najwierniejszą służebnicę. I w tych wszystkich obrazach i przedstawieniach Matki Bożej, których jest tak wiele, szczególnym obrazem tu jest Matka Boża Bolesna, Mater Dolorosa. Ta, która towarzyszy Panu Jezusowi do końca Jego ziemskiej drogi. Wydawać by się chciało, że jest to takie naturalne, iż Maryja była na drodze krzyżowej Pana Jezusa. Jest to takie oczywiste dla nas, że Maryja jest pod krzyżem. Ale czy zastanawialiśmy się kiedykolwiek, iż jest to pewna konsekwencja jej zwiastowania, które tak niedawno obchodziliśmy. Przyjścia anioła zwiastującego jej wolę Bożą. Oto poczniesz i porodzisz syna. A zatem Bóg zaprasza Maryję do wejścia w dzieło zbawcze. Bóg zaprasza Maryję, aby stała się szczególnym narzędziem. Szczególnym, bo tak naprawdę każdy święty i my również, każdy z nas może być narzędziem dobra. Pamiętamy modlitwę, którą wznosi święty ojciec Franciszek. Uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju. A zatem bycie narzędziem w rękach Bożych to tak naprawdę powołanie każdego z nas. Maryja jest jednak narzędziem szczególnym, wybranym, przygotowanym, napełnionym łaską i niepokalanym. Co nie zmienia, kochani, faktu, że w tych wszystkich łaskach, w tym wybraniu, w tym przygotowaniu, w jej szczególnej świętości, Maryja pozostaje człowiekiem. Maryja pozostaje kobietą, matką. A zatem niepokalane poczęcie, czyli pełnia łask, wcale nie zdjęło z Maryi tej ludzkiej strony jej macierzyństwa. Wręcz przeciwnie, ubogaciło jej macierzyństwo, bycie matką Jezusa, szczególną łaską. I ta łaska, drodzy, wyraża się w tym jednym zdaniu pełnego posłuszeństwa. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Tak pamiętacie, może mówiliśmy przy krzyżu, jak mieliśmy tu krzyż dziękczynienia, mówiliśmy o tym, że krzyż jest jakby naturalnym następstwem żłóbka. To znowu święty Franciszek, który dokładnie 800 lat temu wznosi pierwszą szopkę, aby pokazać ludziom, jak bardzo Chrystus uniżył się. Jak bardzo Bóg umiłował świat, że dał jednorodzonego Syna. I On staje się człowiekiem. Szopka, żłóbek, drewno staje się początkiem krzyża, drewna. To są pewne symbole. Natomiast rola Maryi jest tu szczególna, bo zauważcie, że to ona stoi i asystuje Jezusowi przy żłóbku. A zatem w naturalnej konsekwencji Bożego planu to ona również stoi i asystuje Jezusowi przy krzyżu. I skoro już dziś przywołaliśmy świętego ojca Franciszka, to pozwólcie, że przywołamy jeszcze świętego Antoniego, który mówi: Panie Jezu, jakże przedziwna wymiana. Pierwsze, co ssały Twe usta, to mleko Twojej matki. Jako niemowlę ssałeś mleko swojej matki. Słodkie i życiodajne. Ostatnie, co Twoje usta przyjęły, to gorycz octu na gąbce.
I święty Antoni woła, jakże przedziwna wymiana. Słodycz mleka swojej matki zamieniłeś na gorycz octu swojej męki. Aby każdy z nas gorycz swego grzechu mógł zamienić na słodycz Twojej łaski. A zatem wszystko, drodzy, co dzieje się od żłóbka aż po krzyż, co jest wysłużone dla nas przez Pana Jezusa i w czym uczestniczy Matka Jego, jest po to, aby przynieść nam zbawienie. Po to Pan Jezus przychodzi na świat jako dzieciątko, jest złożony w żłóbku, po to żyje, naucza i po to umiera. I zauważcie, że na wszystkich tych etapach życia naszego Pana gdzieś jest obecna Matka Najświętsza. Oczywiście przy żłóbku w sposób szczególny, bo ją tam widzimy. Tutaj w czasie działalności Pana Jezusa widzimy jej mniej. Ewangelie mniej opisują jej obecność, ale domyślamy się, że zawsze gdzieś tam była. I wreszcie pod krzyżem znowu Jan opisuje, tak jak słyszeliśmy dziś, bardzo konkretnie jej obecność. A zatem bycie Maryi przy Jezusie od żłóbka aż po krzyż jest konsekwencją tego jej posłuszeństwa, bycia służebnicą. I moi drodzy, tyle teologii i rozważań, i symboli, i nauki. Pozwólcie, że jeszcze taka bardzo praktyczna myśl, bo wchodzimy już dziś z pierwszą mszą Niedzieli Palmowej w Wielki Tydzień. Spójrzmy w tym czasie szczególnie na Pana Jezusa, który cierpi, umiera i zmartwychwstaje. Ale patrząc na Niego, również zauważmy gdzieś w pobliżu cierpiącą Matkę. Jest ona obrazem naszego cierpienia. Jest ona obrazem tej, która i w pięknych momentach swojego życia, i w tych najbardziej trudnych trwa przy Jezusie. Jaki to jest przykład dla nas, drodzy bracia, drogie siostry? I my mamy trwać przy Jezusie. Nie tylko w tych pięknych momentach naszego życia, ale również w tych bardzo trudnych. Tak jak Maryja trwa przy Jezusie przez całe Jego ziemskie życie. I konsekwencją tego jest, że zostaje wzięta z duszą i ciałem do nieba, aby trwać przy Jezusie w wieczności. Dlatego dla nas, drodzy, to obraz naszego trwania przy Jezusie. Nie możemy wybierać sobie momentów, kiedy chcemy być przy Panu Jezusie, a resztę zapomnieć. Matka pod krzyżem ukazuje nam, jak być konsekwentnym, jak trwać do końca. Prośmy o to za przyczyną Matki Bolesnej. Prośmy o to przez moc krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, aby krzyż bronił nas od wszelkiego zła. I aby przez ten święty znak krzyża Bóg umacniał naszą wiarę. Wpatrujemy się w niepokalane serce Najświętszej Maryi Panny, będące doskonałym mieszkaniem Ducha Świętego. Zanieśmy zatem nasze prośby do Pana Jezusa. Módlmy się za Kościół Święty, aby wstawiennictwo Maryi Matki Kościoła umacniało wiernych na drodze do portu zbawienia. Ciebie prosimy. Módlmy się o pokój na świecie, aby wszyscy odpowiedzialni za losy ludów i narodów sprawowali rządy sprawiedliwie,
unikając działań wojennych. Ciebie prosimy. Módlmy się za praktykujących nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca, aby wstawiennictwo Matki Niepokalanej rodziło błogosławione owoce w ich życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za ludzi duchowo pogubionych, za tych, którzy odeszli od Kościoła i modlitwy, aby orędownictwo Najświętszej Maryi Panny pomogło im całym sercem otworzyć się na Pana Boga i doświadczyć umocnienia i duchowego pokoju. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za bluźniących przeciw Panu Bogu, Matce Najświętszej, Kościołowi i Świętym, aby opamiętali się i weszli na drogę nawrócenia i wynagrodzenia za grzechy. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się w intencji tej Najświętszej Ofiary za żywych i zmarłych członków róż różańcowych i ich rodzin, a także za nas tu zebranych i nasze rodziny, abyśmy wszyscy trwając przy niepokalanym sercu Maryi Matki potrafili uważnie słuchać Słowa Bożego i stawać się na wzór niepokalanej, godnym mieszkaniem dla Boga. Ciebie prosimy. Dziękujemy Ci, Panie Boże, że możemy oddawać cześć niepokalanemu sercu Maryi i stawać się świątynią Twojej chwały. Wejrzyj na nas, zanoszących do Ciebie modlitwy, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony. Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony, gdzie był Król świata całego, dokonał życia swojego, gdzie był Król świata całego, dokonał życia swojego. Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony, na wieczne czasy bądźże pozdrowiony. Ta sama krew Cię skropiła, która nas z grzechów obmyła. Ta sama krew Cię skropiła, która nas z grzechów obmyła. Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony. Z Ciebie moc płynie i męstwo, w Tobie jest nasze zwycięstwo. Z Ciebie moc płynie i w Tobie jest nasze zwycięstwo. Módlcie się, aby moją i Waszą ofiarą przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich.
Prosimy Cię, Panie, niech ogień Ducha Świętego uświęci nasze dary, aby przez ofiarę ołtarza, której towarzyszy Najświętsza Panna, zostały zgładzone nasze grzechy i otwarła się dla nas brama niebios. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serc. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ty bowiem dla odnowy rodzaju ludzkiego w nieskończonej mądrości postanowiłeś, aby obok krzyża nowego Adama stanęła nowa Ewa. Maryja, która została matką za sprawą Ducha Świętego, z nowego daru Twojej ojcowskiej miłości stała się uczestniczką męki. Ta, która rodząc Syna nie doznała cierpienia, odradzając nas dla Ciebie, zniosła ciężkie boleści. Dlatego z aniołami i archaniołami i z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępu, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Ojcze nieskończenie dobry, pokornie Cię błagamy przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, abyś przyjął i pobłogosławił te święte dary ofiarne. Składamy je Tobie przede wszystkim za Twój święty Kościół powszechny, razem z Twoim sługą, naszym papieżem Franciszkiem i naszym biskupem Frankiem oraz wszystkimi, którzy wiernie strzegą wiary katolickiej i apostolskiej. Obdarz swój Kościół pokojem i jednością, otaczaj opieką i rządź nim na całej ziemi. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach i o wszystkich tu zgromadzonych, których wiara i oddanie są Ci znane. Za nich składamy Tobie tę ofiarę uwielbienia, a także oni ją składają i wznoszą swoje modlitwy ku Tobie, Bogu wiecznemu, żywemu i prawdziwemu, za siebie oraz za wszystkich swoich bliskich, aby dostąpić odkupienia dusz swoich i osiągnąć zbawienie. Zjednoczeni z całym Kościołem ze czcią wspominamy najpierw pełną chwały Maryję, zawsze Dziewicę, Matkę Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa, a także świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Dziewicy oraz Twoich świętych apostołów i męczenników, Piotra i Pawła, Andrzeja, Jakuba, Jana, Tomasza, Jakuba, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Szymona i Tadeusza, Linusa, Kleta, Klemensa, Sykstusa, Korneliusza, Cypriana, Wawrzyńca, Chryzokona, Jana i Pawła, Kosmę i Damiana i wszystkich Twoich świętych. Przez ich zasługi i modlitwy otaczaj nas we wszystkim swoją przemożną opieką. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Boże, przyjmij łaskawie tę ofiarę od nas, sług Twoich i całego ludu Twego. Napełnij nasze życie swoim pokojem, zachowaj nas od wiecznego potępienia i dołącz do grona swoich wybranych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Prosimy Cię, Boże, uświęć tę ofiarę pełnią swojego błogosławieństwa. Mocą Twojego Ducha uczyń ją doskonałą i miłą sobie, aby się stała dla nas ciałem i krwią Twojego umiłowanego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to w dzień przed męką wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce. Podniósł oczy ku niebu do Ciebie, Boga swojego Ojca Wszechmogącego. I dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc:
Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął ten przesławny kielich w swoje święte i czcigodne ręce. Ponownie dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Boże Ojcze, my Twoi słudzy oraz lud Twój święty, wspominając błogosławioną mękę, zmartwychwstanie oraz chwalebne w niebo wstąpienie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, składamy Twojemu Najwyższemu Majestatowi z otrzymanych od Ciebie darów ofiarę czystą, świętą i doskonałą, chleb święty życia wiecznego i kielich wiekuistego zbawienia. Racz wejrzeć na nie z miłością i łaskawie przyjąć, podobnie jak przyjąłeś dary swojego sługi sprawiedliwego Abla i ofiary naszego patriarchy Abrahama oraz tę ofiarę, którą Ci złożył Najwyższy Twój kapłan Melchizedek jako zapowiedź ofiary doskonałą. Pokornie Cię błagamy, Wszechmogący Boże, niech Twój święty anioł zaniesie tę ofiarę na ołtarz w niebie, przed oblicze boskiego majestatu Twego, abyśmy przyjmując z tego ołtarza najświętsze ciało i krew Twojego Syna, otrzymali obfite błogosławieństwo i łaskę przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach, którzy przed nami odeszli ze znakiem wiary i śpią w pokoju. Błagamy Cię, daj tym zmarłym oraz wszystkim spoczywającym w Chrystusie udział w Twojej radości, światłości i pokoju przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Również nam, Twoim grzesznym sługom, ufającym w Twoje wielkie miłosierdzie, daj udział we wspólnocie z Twoimi świętymi apostołami i męczennikami, Janem Chrzcicielem, Szczepanem, Maciejem, Barnabą, Ignacem, Aleksandrem, Marcelinem, Piotrem, Felicytą, Perpetuą, Agatą, Lucją, Agnieszką, Cecylią, Anastazją i wszystkimi Twoimi świętymi. Prosimy Cię, dopuść nas do ich grona nie z powodu naszych zasług, lecz dzięki Twojemu przebaczeniu. Przez Chrystusa naszego Pana, przez którego, Boże, wszystkie te dobra ustawicznie stwarzasz, uświęcasz, ożywiasz, błogosławisz i nam ich udzielasz. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dziś i odpuść nam nasze winy, jako i nasze i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo. Panie Jezu Chryste,
Przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełnij Jego pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z nami. I zdrowie Boże. Każdy sobie z nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godny, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie to zrobione.
Módlmy się. Boże nasz Ojcze, strzeż Twoich wiernych, których nasyciłeś paschalnym sakramentem. Spraw za wstawiennictwem bolesnej dziewicy, abyśmy dźwigając codzienny krzyż zasłużyli na udział w zmartwychwstaniu Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieku. Pan jest z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niechaj będą dzięki. Święty Michale, Amen. Broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha. Bądź nam obroną. Niech go Bóg poskromi, pokornie błagamy, a Ty, Książę zastępów niebieskich, mocą Bożą strąć do piekła szatana i inne duchy złe. Bogu Rodzica, Dziewica, Bogiem zbawiona, Maryjo, od Twego Syna, Gospodzina, Matko zwolena, Maryjo, ziści Twego dzieła Chrzciciela, Boże życzę, usłysz głosy, napełń myśli człowiecze, słysz modlitwę, ją przynosimy. Odać roczy, Jegoż prosimy, a na świecie zbożny pobyt, po żywocie rajski Benedicamus Domina Deo Gratia.